Dziękuję pani marszałek. Chciałam zapytać, czy na komisji była dyskusja na temat sposobu wykonania zakazu zbliżania się, egzekucja osoby wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie. Kto tego pilnuje? Rozumiem, że zapis jest taki, że policja przyjdzie, czy też służby odpowiednie i tego kogoś usunie. Jeśli ktoś notorycznie będzie to łamał, czy w ogóle takie zapisy istnieją i czy była tego typu dyskusja? Dziękuję bardzo. Pani senator, podczas obrad komisji rozpatrywania tego problemu nie było. Ja rozumiem niepokój pani senator, bo rzeczywiście o wiele prościej jest zapisać zakazy i nakazy niż respektować lub też egzekwować te zakazy i nakazy. Ale powiem także pani senator, że policja, żandarmeria wojska w przypadku żołnierzy ma prawo do sprawdzenia, czy to zawsze osoba także pokrzywdzona może się ponownie zwrócić do policjanta. Ale moim zdaniem cały problem polega na tym, że my w niewłaściwy albo w każdym razie niewystarczający sposób przygotowujemy zarówno kadry policyjne, jak i kadry żołnierskie, także prokuratorów i sędziów do wszystkich zmian związanych z zakresem tego specyficznego przestępstwa, jakim jest przemoc w rodzinie. Cała sprawa związana z ustawami i z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ze zmianami w tym kodeksie, która, nie chcę pomylić lat, ale chyba w 2019 szkoła odpowiedzialna za kształcenie prawników, prokuratorów, sędziów w tej sprawie miała 2 godziny kształcenia w tym zakresie. To jest to jest po prostu nieadekwatne do potrzeb. Ustawa, o której mówimy, nie mówi nic o kształceniu sędziów i prokuratorów w tej sprawie. Nie mówi także nic o współpracy prokuratorów, sędziów z strony samorządowej, bo przypomnę, że obowiązująca od 2010 roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na samorządy gminny, powiatowy i wojewódzki pisanie nie tylko programów, które zabezpieczają, które stwierdzają stan, jaki w danej gminie, w jakim samorządzie jest w tej kwestii. Co więcej, muszą pisać gminy strategię na to, jak te problemy rozwiązać. Czyli samorząd diagnozuje i stawia receptę wyjścia z danej sytuacji. Muszę powiedzieć, że istniejące w gminach szczególnie zespoły interdyscyplinarne, które badają to zjawisko, które pomagają i wspierają ofiary przemocy domowej, muszą mieć wsparcie w tym ostatnim już elemencie, jakim jest sąd, prokuratura. Czy tę współpracę widać dzisiaj po iluś latach działania, po 12 latach działania tej ustawy? Nie. Są jeszcze samorządy, które nie wdrożyły tej ustawy i one spotykają się z aprobatą najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej. Pani premier Szydło chwaliła samorząd zakopiański, że tych rozwiązań nie wprowadził. Czy wobec tego same zapisy starczą? Nie, nie starczą. Potrzebne nam są także bardzo ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi w tej kwestii, z samorządami i wywiązywanie się, czy też szacunek dla prawa, jaki wykazują rządzący. Bo jeszcze raz powiem, można zapisać wszystko. Konstytucja Polski, uchwalona w 1997 roku i przyjęta w referendum, jest prawem powszechnie, przepraszam, nieszanowanym. W związku z czym to, że ona jest, to jest i są ci, którzy nawet pełniąc najwyższe funkcje państwowe jej nie przestrzegają. Uważam, że sprawa szkolenia policjantów, wracając już do pytania pani senator, sprawa szkolenia prokuratorów i sędziów w tej kwestii są naprawdę, edukacja w tej sprawie bardzo istotna, choć także oparta, i nie chcę tego odmawiać, dobremu prawo. Dziękuję bardzo.